Bardzo. Moje pytanie wiąże się z tym, co tu Pan powiedział właśnie, bo zakładam, zastanawiam się, jaką ja mam szansę, jako zwykły żółtek mały, jeżeli coś widzę, czy tam oglądam, czy słucham, wiedzieć, jak to jest miarodajne, wiarygodne. I teraz tak, tutaj się spotkałam już, jeżeli chodzi o książkę Rota, że to jest jakaś żółtka fałszywka. To tak na marginesie. Teraz tak, mam pytanie. Jeżeli bym chciała mieć więcej informacji o królu, czy królczarna szlachta, Citeotlandy i tak dalej, pytanie do pana doktora, czy ja u pana, wykłada gdzieś to znajdę. O kim? Citeotlandy i cała tam, bo ja teraz... Tak, tylko Citeotlandy, tak? Moment, ale ja przyszedłem, to, bo to jest wszystko, co się wiąże, tak? Ponieważ tam w gazecie warszawskiej kolejne tam jakieś cykle. Następne pytanie, czy pan czytuje blog Aleksandra Ślosa, bo jak to był pan Sumiński, kiedyś spytałam się, co sądzi o tym panu, to powiedział, że go ceni. I następne pytanie, wysłuchałam niedzielnej audycji no fragmentów w Radiu Maryja i tam był zaproszony ten były żołnierz i akurat ktoś zadzwonił. Komandor porucznik Bohdan Pac. Tak, pytał się o Ukraińców, już nie 1,5–2 miliony i ewentualnie ich rola, ale to w kontekście się pytam, bo to dzisiaj, wczoraj na pasku było, że od 1 stycznia 2018 jeszcze jest do negocjacji, ale Radziwiłł, Konstanty, tak, minister zdrowia, ma być, już kiedyś to słyszałam, ustawa, że nie będzie potrzeba żadnego dokumentu ubezpieczeniowego, żeby z publicznej służby zdrowia korzystać. To było w kontekście ewentualnie tych Ukraińców. A o panu w ogóle, to a propos tej miarodajności, to się dowiedziałam właśnie od tego pana doktora, którego żeśmy tutaj do Olsztyna zaprosili, Jerzego Jaśkowskiego. I kiedy z nim rozmawiałam i pytałam się, co on czyta i czego słucha, to właśnie padło nazwisko pana. I to wszystko. Proszę pana, pana Ślosa od czasu do czasu czytam. Proszę mi wybaczyć, ale mnóstwo ludzi mnie pyta, co ja sądzę o różnych ludziach w tej w Polsce piszących. Ja dostaję, tylko od razu państwu powiem, mniej więcej 200–300 maili dziennie. Z czego spora część to z panu, ale spora część to są różni moi koledzy po świecie. Przecież ja tego nie zbieram sobie tak ni stąd, ni zowie. I tak, jeżeli od razu, ponieważ na to, o tym kancler akte, żeśmy rozmawiali, żeby zebrać materiał do kancler akte, to ja poświęciłem 3 miesiące. Bo to trzeba znaleźć i tak jeden dokument zgubiłem. To znaczy, nie jestem w stanie odtworzyć. Bo obok kancler akty były jeszcze dokumenty na temat amerykańskiej kontroli niemieckich mediów, do którego roku, bo tam się pomylił ten generał kontrwywiadu wojskowego, się pomylił, to nie jest do 1999 roku, tylko krócej. I ja ten dokument miałem. Edukację jak długo pod kontrolą, jak długo pod kontrolą nauka, jak długo pod kontrolą media, jak długo pod kontrolą korespondencja. Amerykanie mają prawo całą niemiecką korespondencję, wszystko jedno w czym przekazywano, kontrolować. Cały czas mają to pod kontrolą. W związku z czym dzika afera rozpętana przez Niemców, przez Berlin, po tym podsłuchu, amerykańskim podsłuchu telefonu Merkelowej, rozpadła się, dlatego, bo to było zgodnie z prawem. Oni mają prawo to robić. I stąd był taki dziwny komunikat Białego Domu, że od tej pory nie będziemy podsłuchiwali telefonu pani Merkel. Od tej pory. No dobrze, dobrze, babo, nie będziemy ci podsłuchiwać. A co wielkie rzeczy będą Brytyjczycy podsłuchiwać. No więc, a potem sobie wymienimy informacje. My nie musimy. My im damy technologię, oni potem będą sobie podsłuchiwać. Więc to jest kwestia tego problemu. Jest taki też mój drugi wykład. Sekret niemieckiego cudu gospodarczego. Czy tam sekrety niemieckiego cudu gospodarczego w tym. Z tego będzie prawdopodobnie na wiosnę gdzieś książka, ale ja muszę mieć czas. Ja nie mogę czytać Ślosa, zanim nie napiszę tej książki. Ale ja po prostu, jest sporo ludzi bardzo ciekawych, którzy piszą, ale ja po prostu nie wiem już. Odstawia pewne tezy i ten, nie, od czasu do czasu go czytuję i go sobie bardzo cenię. To, co czytałem, to sobie bardzo cenię. Nie ma specjalnych zastrzeżeń, do niego nie ma. No.
Żadnych, no bo mogę mieć inne zdanie na jakiś temat, ale nie to, żebym ja powiedział, że coś robi źle. I... A co z tymi Ukraińcami? Co z Ukraińcami? Proszę pani, na zielone ludziki to u nas raczej nie ma możliwości. Ale na żółto-niebieskie, z których dużo będzie przefarbowanych zielonych, to jest. A skąd pani wie, który z nich jest prawdziwy Ukrainiec? No to też było, tak? No więc, dlatego my jesteśmy, proszę państwa, w szczęśliwej sytuacji. Jesteśmy jednonarodowym de facto państwem. Robią nam wprawdzie Ślązaków, ale to tam dość marnie idzie. Tym bardziej, że rdzeni Niemcy, proszę pani, nie mamy. Bzdura! To nie są Żydzi! Proszę pani, to nie są Żydzi, proszę pani. No oczywiście, że Polacy. A no to już jest zupełnie co innego, bo jedni są z pokolenia Abrahama, drudzy są turkijscy. Nie, właśnie o to chodzi. To samo wyznanie, nic poza tym. Proszę pani, turkińskie albo z pokolenia Abrahama, albo plemię turkińskie. Tak. No ale Hazarowie to jest kto inny. Kochani, nie otwierajmy nowego wątku, bo jest bardzo ciekawy. Bardzo ciekawe, ale ryzykowne. To nie jest ryzykowne, to jest kwestia tylko znowu wiedzy. To jest temat na kolejny. Kto zna angielski i grzebie w internecie, to proszę przeczytać książkę, jest cała w internecie, 13 Strike, czyli 13 pokolenie. Polskiego tłumaczenia nie ma. Na autorze tej książki popełniono samobójstwo. Bo bez czego polskiego tłumaczenia nie ma. A jaki autor? Artur Kessler, Hazar węgierski. A to jest historia Hazara. On się zresztą przyznaje w tej książce, że jest Hazarem węgierskim, bo oni poszli dwoma kierunkami, jak ich nadusili w głowie. I zlikwidowali imperium. Nadusili na... Oni poszła jedna jak gdyby kolumna emigrantów. Poszła i na równinę panońską i na Węgry, a druga poprzez Ukrainę, Litwę do nas, tutaj, w naszą stronę. I stąd mamy miasteczko, proszę pani. Stąd się w ogóle bierze Sztegl, czyli miasteczko, to jest hadarska nazwa. A miasteczko po polsku. W Wielkopolsce pani nie ma miasteczek. Ma pani albo miasto, albo wieś. A miasteczko jest na naszych kresach wschodnich, tutaj na ścianie wschodniej. Tutaj też nie ma u państwa miasteczek. Pojęcia miasteczka w ogóle nie ma. A miasteczko to jest osobna, hazarska struktura społeczna. To jest trochę bardziej zaawansowana wieś, która w oparciu o założeniu, że jest to wieś samowysta, taka trochę uprzemysłowiona, nazwijmy to, samowystarczalna i handlująca z sąsiednim miasteczkiem. A ja jestem w połowie ze wschodu, a w połowie Poznania. Więc to trochę mieszanka, lepiej nie mówić. A w połowie za Stanisławowa. To ja wiem, kto to jest bałagło. A to jest hazarskie słowo i to jest wozak. Wozak, no taki, który ma wóz i wozi, tak? To jest bałagło. A to jest słowo hazarskie. A co my mamy z Hazarów, proszę pani? Tak. Z Hazarów, proszę pani, mamy husarię. Pancerna jazda. Naszym patronem w husarii, to co myśmy wnieść do husarii hazarskiej, to są skrzydła. I to jest nasz polski patent. Natomiast pancerna jazda to była podstawa i główny oręż Hazarów, których nikt nie miał i oni dlatego zbudowali imperium, które mieli zresztą świetne to zorganizowane i mieli świetny układ z Nowogrodem, czyli z Wikingami, którzy się osiedlili w Nowogrodzie i Rommel, czyli Ruryk.
tam się osiedlili i oni spływali tymi swoimi łodziami wąwą w dół. A po drodze byli Chazarowie i się ułożyli. Proszę bardzo, pójdźcie sobie na Morze Czarne albo Kaspijskie, jak tam wam pogodnie. Możecie łupić Bizancjum, ile wola. Ale wracając, to będziecie wiosłowali pod górkę, pod prąd. To my 10%. I pobierali my to z łupów, a nie, to nas nie puścimy pod górkę do Nowogrodu z powrotem. Mieli chłopcy głowę do interesu. To może niech to będzie taki moment, że mieli chłopcy do interesu i to będzie punkt wyjścia do naszego następnego spotkania.